Oto mój misiu. Dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnej przygody. Odważny rycerz. W ten piękny słoneczny dzień miś Brązuś wędrował przez leśne ścieżki. Spotkał odważnego rycerza. Rycerz ten ma na sobie błyszczącą zbroję, która jest twarda i świecąca jak słońce. Jego hełm jest wysoki i okrągły, z pióropuszem na szczycie, który trzęsie się jak wesoła fontanna. Jego oczy patrzą przez wąskie szczeliny w hełmie, pełne odwagi. Rycerz nosi długą, błyszczącą tarczę, która odbija światło, a jego ręce trzymają potężny miecz. Pod zbroją rycerz ma na sobie kolorową koszulę z miękkiej tkaniny, która pozwala mu swobodnie poruszać się podczas walki. Jego buty są mocne i wygodne, idealne do długich podróży przez krainę. Wielki rycerz jest nie tylko dzielny, ale także serdeczny i życzliwy. Często wspiera przyjaciół i innych mieszkańców królestwa, gotów pomóc w każdej chwili. Rycerz to nie tylko bohater w błyszczącej zbroi, ale również przyjaciel i wzór do naśladowania. Jego odwaga, dobroć, gotowość do pomocy czynią go prawdziwym rycerzem serca. Rycerz ten był smutny, a kiedy miś zapytał dlaczego, opowiedział mu taką historię. W królestwie panował smutek, bo ukochana księżniczka Zuzanna zaginęła bez śladu. Król zrozpaczony tęsknił za swoją córką, a rycerz postanowił pomóc. Obiecał królowi, że odnajdzie zaginioną księżniczkę Zuzannę i przyniesie uśmiech z powrotem na twarz króla. Brązuś natychmiast poczuł, że musi pomóc rycerzowi w tej trudnej misji. Razem wyruszyli więc w podróż, śledząc poszlaki przez gęsty las i wijące się rzeki. Brązuś i rycerz wędrowali przez magiczny las. Usłyszeli smutne dźwięki dochodzące zza drzew. Postanowili zbadać, co się dzieje. Kiedy podążali w kierunku dźwięku, zobaczyli wąską ścieżkę prowadzącą do stawu. Na brzegu stawu stał jednorożec. Jednorożec miał białe futro i długą grzywę. Ale coś było nie tak. Na jednej z jego nóg tkwił ogromny, kłujący cierń. Jednorożec nie mógł ustać, ponieważ ból był tak duży. Misiowi Brązusiowi i rycerzowi zrobiło się bardzo żal biednego jednorożca. Postanowili mu pomóc. Rycerz podszedł powoli, żeby nie przestraszyć jednorożca i uśmiechnął się spokojnie. Hej, drogi jednorożcu, powiedział rycerz. Czy możemy ci jakoś pomóc? Jednorożec spojrzał na rycerza łzawiącymi oczkami. Pokazał swoje kłopotliwe kopytko. Twarz misia rozjaśniła się. Rycerzu, mamy plan, zawołał miś Brązuś. Jednorożcu, możemy ci pomóc usunąć ten kłujący cierń, ale musimy być ostrożni. Jednorożec delikatnie przechylił głowę i zgodził się. Rycerz zdjął swój błyszczący płaszcz i ułożył go na ziemi jako miękkie posłanie. Jednorożec ostrożnie postawił swoje kopyto na płaszczu, a miś Brązuś powoli i delikatnie chwycił cierń między swoje miękkie łapki. Czekaj, czekaj, zawołał rycerz, nagle kiedy zobaczył, że cierń jest blisko. Mogę coś zrobić, żebyś nie odczuwał bólu. Mam przy sobie trochę magicznej różdżki. Rycerz zamienił swoją tarczę na małą różdżkę i zaczął nią machać nad kłującym cierniem. Jednorożec zaczął się śmiać, czując tylko delikatne mrowienie zamiast dużego bólu. Kiedy rycerz skończył,
Miś Brązuś usunął cierń i powiedział do jednorożca. Gotowe! Już wyciągnięty jest cierń z twojego kopytka. Jednorożec ucieszył się i podziękował. Brązuś był bardzo szczęśliwy, że mógł pomóc, a rycerz czuł się dumny, że mógł użyć swojej magii, by złagodzić ból. Teraz misia Brązusia i rycerza czekały kolejne niesamowite przygody, ale zawsze mieli w sercach miłe wspomnienie pomagania jednorożcowi w potrzebie. Podczas dalszej podróży napotkali na elfa, który zaoferował im wskazówki dotyczące księżniczki Zuzanny. Musieli jednak wykonać 3 dobre uczynki, aby zasłużyć na tę wiedzę. Pierwszym zadaniem, które rycerz i miś Brązuś musieli wykonać, była pomoc starszej żabce, która chciała wrócić do swojego stawu. Kiedy dotarli do małego błotnistego jeziorka, zauważyli żabkę siedzącą smutnie na brzegu. Dlaczego jesteś taka smutna? Straciłam drogę do swojego ukochanego stawu, powiedziała żabka. Rycerz ukląkł obok żabki, uśmiechnął się i powiedział: Nie martw się, pomożemy ci wrócić do stawu. Miś Brązuś wykazał się świetnym wyczuciem kierunku. Węszył powietrze i wskazał drogę, którą żabka powinna podążyć. Stanęli przy żabce, dając jej wsparcie podczas trudnych odcinków terenu. Wreszcie, po kilku próbach, żabka dotarła do swego stawu, a tam czekały na nią już inne żabki. Kolejnym zadaniem dla rycerza i misia Brązusia było odnalezienie zagubionego królika. Po długim spacerze przez las usłyszeli ciche płacze dochodzące zza wielkiego krzaka. Kiedy się zbliżyli, zobaczyli maleńkiego królika, który wyglądał na bardzo smutnego. Co się stało, mały króliku? Zapytał miś Brązuś. Królik opowiedział, że zgubił się w lesie i teraz nie może znaleźć drogi do swojej rodziny. Miś Brązuś i rycerz uspokoili królika, mówiąc mu, że pomogą mu wrócić do jego domu. Rycerz stanął na wysokości zadania, używając swoich umiejętności. Wskazał drogę, którą królik mógł bezpiecznie podążać, a Brązuś został obok królika, aby towarzyszyć mu podczas tej trasy. Wspólnymi siłami dotarli do rodziny królika. Ostatnim zadaniem, jakie dostał miś Brązuś i rycerz, było posadzenie kolorowego ogródka dla leśnych wróżek. Kiedy dotarli do oczyszczonego miejsca w lesie, zaczęli planować, jakie kwiaty i rośliny byłyby najlepsze do tego zadania. Miś Brązuś miał wiele pomysłów na piękne, kolorowe kwiaty. Brązuś wiedział, które miejsca są najlepsze do sadzenia, aby rośliny dobrze rosły. Rycerz zaś użył swojej tarczy jako narzędzia do kopania dziur w ziemi. Razem starannie sadzili kwiaty i rośliny, tworząc piękny, kolorowy ogródek. Wrócili po kilku dniach, aby zobaczyć efekty swojej pracy. Ogródek był pełen żywych kolorów i zapachów. Leśne wróżki były zachwycone i zatańczyły wokół kwiatów w podziękowaniu. Rycerz i miś Brązuś byli bardzo zadowoleni, że mogli stworzyć coś tak pięknego dla leśnych mieszkańców. Po zakończeniu tych 3 dobrych uczynków, elf podzielił się wskazówkami dotyczącymi zaginionej księżniczki Zuzanny. Razem zyskali wiedzę, która przybliżyła ich do odnalezienia ukochanej księżniczki i rozwiązania tajemnicy jej zaginięcia. Nadszedł czas, by stanąć naprzeciw groźnego, wielkiego smoka, który strzegł tajemniczego zamku. Rycerz zaczął walczyć bardzo dzielnie,
a Brązuś znalazł sposób, by uspokoić smoka, śpiewając mu piękną piosenkę o przyjaźni. Smok rozpromienił się i obiecał dać im dostęp do zamku. Gdy dotarli do tajemniczego zamku, spostrzegli ogromnego smoka, który pilnował wejścia. Smok miał ogromne, błyszczące łuski, długie, zaostrzone pazury i wielki ogon. Jego oczy iskrzyły się z groźbą, a ogniste wdechy były wyraźnym znakiem, że nie jest on łatwym przeciwnikiem do pokonania. Rycerz stanął w swojej błyszczącej zbroi, trzymając tarczę i miecz, gotowy do walki. Będzie ciężko, ale damy z siebie wszystko, aby wygrać tę walkę, powiedział rycerz. Jego serce biło szybko, ale wiedział, że musi walczyć dla bezpieczeństwa królestwa i odnalezienia zaginionej księżniczki Zuzanny. Smok syczał, wydawał groźne odgłosy, przygotowując się do ataku. Rycerz ruszył do boju, odważnie unikając uderzeń pazurów smoka. Walka była bardzo zacięta i trudna. Rycerz użył swojej zwinności i umiejętności, by utrzymać się przy życiu. Tymczasem Brązuś, widząc, że rycerz walczy, postanowił podejść do smoka z innej strony. Przywołał całą swoją odwagę i wyciągnął swoje małe łapki do góry. Zaczął śpiewać piękną, cichą melodię o przyjaźni, o tym, jak ważne jest dzielenie się radością i zrozumieniem. Jego głos był delikatny i spokojny. Smok zatrzymał się w połowie ruchu, zainteresowany tym nowym dźwiękiem. Nigdy wcześniej nie słyszał czegoś takiego. Jego wielkie, żółte oczy zaczęły błyszczeć zaskoczeniem. Głos misia Brązusia dotarł do jego serca, przypominając mu o pięknie wewnętrznej dobroci. Stopniowo ogień w jego oczach zmniejszał się, a jego syczenie ucichło. Gdy miś Brązuś skończył śpiewać, smok zatrzymał się, był spokojny i ciekawy. Otworzył swój pysk i powiedział: dziękuję za piękną piosenkę. Rozumiem, że nie jesteście tu po to, by mnie pokonać, ale aby odnaleźć zaginioną księżniczkę. Miś Brązuś i rycerz spojrzeli na siebie, zaskoczeni reakcją smoka. Tak, to prawda, potwierdził rycerz. Przybyliśmy, aby odnaleźć księżniczkę Zuzannę. Czy możemy wejść do zamku? Smok rozpromienił się, wyprostowywując swoją potężną postać. Oczywiście, możecie wejść. Idźcie do zamku i odnajdźcie księżniczkę. Rycerz i miś Brązuś byli bardzo zaskoczeni, zdumieni i wdzięczni za taką nagłą zmianę postawy smoka. Powoli przeszli obok niego, weszli do zamku, gotowi stawić czoła kolejnym wyzwaniom i odkryć tajemnicę, która skrywała się w jego murach. Wnętrze zamku było pełne zagadek i zakamarków, a kolejne przygody czekały na misia Brązusia, na rycerza. Ale już teraz wiedzieli, że mogą odmienić nawet najgroźniejsze sytuacje. Wszystko jest możliwe. W końcu w magicznym zamku odnaleźli zaginioną księżniczkę Zuzannę. Okazało się, że to zaczarowany czarownik porwał ją. W wielkich salach i tajemniczych korytarzach szukali księżniczki Zuzanny, aż w końcu usłyszeli ciche szmery dochodzące z jednego z pomieszczeń. To musiała być księżniczka. Kiedy otworzyli drzwi do pokoju, zobaczyli księżniczkę Zuzannę siedzącą na złotym krześle. Miała smutne oczy i wokół niej unosił się jakiś dziwny dym. Obok niej stał czarownik, mroczny i pełen złych zamiarów. Czy to ty porwałeś księżniczkę Zuzannę?
– zapytał rycerz, trzymając swój miecz gotowy do obrony. – O tak, to prawda – odpowiedział czarownik z uśmiechem. Brązuś nie mógł patrzeć na smutną księżniczkę i złowrogiego czarownika. Wszedł do pokoju i zaczął myśleć o tym, co mógłby zrobić. Nagle miał pomysł. Przeszedł na środek pokoju i zaczął śpiewać piosenkę o odwadze, przyjaźni i sile wspólnego działania. Jego głos był miękki i ciepły, a słowa piosenki dotarły do serca księżniczki i czarownika. Księżniczka Zuzanna zaczęła się uśmiechać, a czarownik zaczął słabnąć. Jego złe zaklęcia zaczęły się rozwiewać, a dym zniknął w powietrzu. Rycerz wykorzystał tę chwilę, aby zaatakować czarownika. Walczyli w krótkiej, ale zaciętej potyczce. Rycerz był dzielny, a jego ruchy były szybkie i zręczne. W końcu udało mu się unieszkodliwić czarownika i odbić księżniczkę. Księżniczka Zuzanna uśmiechnęła się i podziękowała za piękną piosenkę, która pomogła jej wrócić do normalności. Razem z rycerzem udało im się odwrócić wszystkie złe zaklęcia czarownika. Magiczny zamek zajaśniał jasnym blaskiem, a dawna radość i piękno powróciły. Księżniczka poczuła się bezpiecznie. Wszyscy razem wrócili do królestwa, a król był bardzo szczęśliwy i wdzięczny za odwagę i mądrość. Dzięki wspólnym wysiłkom rycerza, misia Brązusia pokonali złego czarownika i przywrócili spokój do królestwa. Odbili księżniczkę z rąk złego czarownika. Była to kolejna przygoda, która pokazała, że chęć, odwaga i działanie oraz współpraca są bardzo ważne w trudnych sytuacjach. Gdy księżniczka Zuzanna wróciła do królestwa, panowała radość. Zaczęto świętować. Król podziękował rycerzowi i misiowi Brązusiowi za ich odwagę i wielkoduszność. Zyskali miano przyjaciela na całe życie. Król był tak szczęśliwy, że nie mógł przestać się uśmiechać. Pochwalił rycerza za odwagę, jaką wykazał się w poszukiwaniach. Podziękował misiowi Brązusiowi za jego dobre serce i pomysłowość. Wszyscy mieszkańcy królestwa przyłączyli się do słów uznania, składając im wielkie podziękowania. Na wielkim placu w centrum miasta zorganizowano ogromne przyjęcia. Na stołach były ustawione różne pyszności, kolorowe owoce, przekąski. Wszystkie ulice były przyozdobione wstążkami i balonami, a muzyka i tańce trwały przez cały dzień. Rycerz był bohaterem królestwa. Dzieci podchodziły do niego z podziwem w oczach, pytając o jego wspaniałą przygodę. A rycerz opowiadał im o walce ze smokiem, o odwadze, którą musiał się wykazać i o tym, jak ważne jest wspieranie się wzajemnie. Jego opowieść była bardzo ciekawa, a dzieci słuchały z zachwytem. Miś Brązuś również został doceniony. Został uhonorowany specjalnymi tańcami wróżek, które podziękowały mu za pokonanie czarownika poprzez piękną piosenkę. To był dla misia Brązusia bardzo ważny i wzruszający moment, który dodał mu pewności siebie i poczucia, że dobro zawsze jest doceniane. Księżniczka Zuzanna była głęboko wdzięczna za pomoc rycerzowi i misiowi Brązusiowi. Złożyła im osobiste podziękowanie, wręczając rycerzowi swoją wstęgę jako znak uznania za jego dzielność. Misiowi Brązusiowi podarowała specjalny naszyjnik, który miał przypominać mu o sile przyjaźni. Brązuś i rycerz stali razem, śmiejąc się i wspominając swoje wspólne przygody. Znaleźli w sobie także prawdziwych przyjaciół na całe życie.
Radość, miłość i przyjaźń płynęły przez całe królestwo, pokazując, że razem można dokonać niesamowitych rzeczy. Po powrocie do królestwa, miś Brązuś, rycerz i księżniczka Zuzanna stali się nierozłącznymi przyjaciółmi. Król obdarował ich wielką ucztą, na której wszystkie stworzenia z magicznego lasu tańczyły i śpiewały. W kolejnych tygodniach miś, rycerz i księżniczka spędzali czas razem, dzieląc się opowieściami i przygodami. Rycerz opowiadał o swoich wcześniejszych bitwach i podróżach. Księżniczka dzieliła się historiami o swoich ulubionych książkach i marzeniach. Miś Brązuś opowiadał o swoich własnych przygodach w lesie i o tym, jak poznał magicznego jednorożca. Wkrótce pojawiła się nowa zagadka do rozwiązania. Tym razem królowi zaginęły cenne klejnoty, a całe królestwo było w niepokoju. Miś, rycerz i księżniczka postanowili ponownie połączyć swoje siły i odkryć, co się stało. Ich poszukiwania prowadziły do tajemniczej jaskini, gdzie mieszkał Skrzat Skrzatuszek. Skrzat okazał się żartownisiem, który zabrał klejnoty, aby przyciągnąć ich uwagę. Był samotny i chciał mieć przyjaciół, ale wybrał zły sposób, żeby to osiągnąć. Miś, Brązuś, rycerz i księżniczka postanowili pomóc mu znaleźć prawdziwych przyjaciół. Razem zorganizowali wielkie święto w królestwie, na którym wszyscy mogli się spotkać, tańczyć i bawić. Skrzat Skrzatuszek zrozumiał, że prawdziwa przyjaźń nie pochodzi z kradzieży czy z oszustwa, ale z dzielenia się radością i troską o innych. Wszyscy w królestwie przyjęli Skrzata z otwartymi ramionami, a on z czasem stał się jednym z najukochańszych mieszkańców zamku. Wszystkie stworzenia w królestwie żyły teraz w radości, a miś Brązuś, rycerz i księżniczka spędzali długie dni razem, organizując różne zabawy, spotkania i pomagając innym. Ich przygody nauczyły ich, że prawdziwa wartość tkwi w wspieraniu się nawzajem i w czynieniu dobra. Księżniczka Zuzanna była szczęśliwa, że może znowu spędzać czas w swoim kolorowym królestwie, a jednocześnie cieszyć się przyjaźnią rycerza i misia Brązusia. Wspólnie organizowali tańce i przyjęcia, które przynosiły uśmiech na twarzach wszystkich. Król podziękował rycerzowi i misiowi Brązusiowi w bardzo szczególny sposób. Zorganizował dla nich wielki bal, na którym rycerz został pasowany na rycerza odwagi, a miś Brązuś na rycerskiego przyjaciela. Było to wyjątkowe wyróżnienie dla ich bohaterskich czynów. Kiedy łączymy siły i pomagamy sobie nawzajem, możemy pokonać każdą przeszkodę. Pamiętajmy, że w życiu warto być dobrym człowiekiem. Każdy ma w sobie odwagę, by być bohaterem swojego życia i pomagać innym w potrzebie. A gdy gwiazdy zaświecą na nocnym niebie, możemy pomyśleć o tym, jak ważne jest mieć serce pełne dobroci i odwagi. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.